Hej, 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 Liska. W następnym odcinku zagrajemy w Fallout New Vegas. Więc tak. Jak widzicie, wszystko ogarnąłem. Noc jest. I nie jest za ciekawie. Nie tak budzić z tym. Czekaj. Poza tym, że ogarnąłem to jeszcze lepiej wszystko. Mianowicie przełaziłem wszystkie znane mi miejsca ze złomem. No i udało mi się zebrać na zrobienie 60 zestawów naprawczych. 60 i każdy jest po kilkanaście sztuk w takim jednym, nie? Przez ten mod się robi więcej ich. Tylko jest chyba 10 czy coś. Zobaczmy, ich wyszło, bo narobiłem ich od cholery. Gdyby mi się pozmieniało zawsze, wiesz, się przyliczało się od razu. Zestaw naprawy broni. To dosyć sporo ich było. Powyżej 60, powyżej 120 na pewno. To nie. Nie. O! 305. 76 funtów. Sporo. Nie wiem, czy ta naprawa mi tak dużo daje. Bo jeszcze miałem ten założony. Teraz handlowałem, także też założenie tam czapki teraz trochę dało. Załóżmy to chwilowo. Plus do tego jest i optical mask. Seksowny piżamy, nie chcę zakładać. Powiedzmy, że ujdzie w toku. Tak to ujmijmy. Dobra. Pamiętacie, nie? Ale pewnie tego nie widzieliście, ja też pewnie tak wszystko ładowałem od razu. Okazało się, że ten grof tam był. Od razu naprawiłem go. Miałem na tyle tam okaz złomu jeszcze, żeby móc coś naprawić. Dobra. Potrzebujemy snu. Ja chyba ktoś miał pojmowanie jeszcze przy okazji. Dobra, trzeba się kopnąć do domku. Nie zwróciłem uwagi na ten, na radiację. Zanim zauważył, że prędzej to po prostu... Żebym to od razu zrobił. No ale szwędanie się, szukanie różnych tych, trochę jednak zajęło. Ja sobie soczek otwieram, także dlatego chwilowo postać tak się wzięła. O kurde, nie musicie się mi się słonka do mnie. No. A to jogurt pitny. Nie, soczek. No. Co za nie? Gdzie nasz lazaret? A właśnie. Przy okazji. Odczyśmy. Aha, a ja nie mam podbrnej. No, może i tak. Weźmy trochę tej czystej, jak będzie. Detox. Czyli nie, raczej już tego. Uzależnienia. Oby. Momencik, są jakieś steampaki? Bo tak coś nie średnio u mnie z steampaki. Niby są. Spoko. Weźmy sobie ich ile. Z 18 więcej nie brał, nie potrzebem więcej. Wiecie, lepiej mieć tutaj zawsze coś. No i start. Tak. A ja sobie. Uj, uj. Fuh. Na kreaturach kapnął mi, ale spoko. Nieźle. Jabłuszko. Korzonki. Pyszności. Korzonki, tak. Śniadanie bogów. Zagryziemy to tytoniem, papryczkami bodajże. Jakimiś orzeszkami. Freddy, ja sobie nie chciałem dodać. Zbieraj, zbieraj! Tylko czas się liczy. A, ogólnie, jeżeli kogoś to interesowało, bo coś tam, tak, to było mądre, używał ogólnie tego Audacity,
a teraz miał 10, tak samo jak ja, i nie mógł uruchomić jej, to teraz wyszła nowa poprawka, nowa wersja, na której da się, na której, która działa ogólnie, nie? A to zaraz dokończę, tylko coś kupujemy. Tequila. Stek z psa, tak. To jest to. Co Buzuny lubi najbardziej? Stek kojota z kojota i stek z psa to jest dobry na wszystko. Bliska. Tak. Pędzona woda. Nie. Leczniczy. Mam kukurydza. A tu też samych świeżych ziemniaków da się zrobić. Ciekawe. A zrobimy tak, bo więcej mogę zrobić. Tak, świeże ziemniaczki też nie są złe. Poroszek. Poison. Granat z trucizny. Ciekawe. Obrażenia 2. Biała pokrzywa. Gruszoł jadowy. Gruszoł jest złocistego do tego. Butelka, tu granat. Układ leczniczy. To można by było nawet zrobić. Wiecie, jak się połamiemy, to co prawda nam trochę statystyki niektóre opadną, ale wiecie, jednak będziemy mogli biegać, czy tam jakoś tam trzymać tą broń. Grillowana modliszka. Winko tak tracić. Conflor. Jakiś ten. Ciekawe. Kajfungs mutation. To są te grzybki znowu. Woda z kaktusa. Nie. Dobra. Idziemy na turaczka z powrotem. Chyba. Okej, okay, możemy iść. Chociaż spać nam się chce. I to... pić nam się też chce. To spokojmy. Nasze podstawowe... No spać się chce, no. A ty Freddy, to jest spragniony? Przejdziemy trochę do swoich kompanów kwater, ale nie, do kibelka nie, aż tak sprawany jeszcze nie jestem, ale do łóżka tak. No ja nie ten guzik. Prześpijmy się chwilę. Nie no, mnie zaś jasny gwint trafi, to ja się sam upiję 3 maja. Jestem czysty jak teraz. Proszę, jak po prostu podka wyciągnięty. Czy tak to imię? Właśnie kontynuując temat Audacity, teraz na razie działa normalnie. Pierwszy raz na nim nagrywam. No nie, sprawdzić jaką zrobiłem szybko próbę. Głos się nagrał jak najbardziej spoko. Wiadomo, używam go, jest lepszy niż ten program, którego używałem dotychczas. Z racji. Iż. Najpierw muszę się nakarmić. To jest ważniejsze ludziska. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Food. Pokarm. Dobra. Racja żywnościowa. Jest lepszy dlatego, że ma dużo lepsze możliwości odszumiania i nie zniekształca głosu. A w każdym bądź wypadku nie tak bardzo jak program przy renderingu, bo on ma taki wbudowany tam odszum i tak dalej. Zmniejsza po prostu te szumy. A to tak już to robi tak trochę bardziej zdecydowanie lepiej, a tak to ja wypadkujmy. Co my mamy zrobić ogólnie teraz? Notatki. The person is here. Ej, nie szkodzi się. Zobaczmy na zadanie, jeszcze zobaczmy. Na zielonej trawce. Okej, okay, to jest problem. A to bym musiał potrzebowałbym pewnie więcej nauki. Nauk ścisłych. Tak mi się daje. To jeszcze nie. Może nie z głowy, może na halimy go za chwilę, zobaczmy. To też jeszcze nie. To też jeszcze nie. Aha, wyklinam się.
O, to możemy zrobić. Ale coś tu jeszcze miałem z tymi kompanami. To nie wiem co teraz. Wiecie może, co chciałem z wami zrobić? Nie? Chyba nie. W każdym momencie razie wiem, że mamy... Ta muzyka mnie trochę tak irytuje. Bam, 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 bam. Zbrojenie, wygląd... Nie, to muszę do tego wejść. Ja się zastanawiam, ale nie gdzieś tam tego nie widzę. Macie, kto jest tu? Tak blisko tego? Lol. Okej. Skoro tak. Sorry, że takie dziwne dźwięki jeszcze przy okazji, ale wolę się drugi raz nie oblać. Wolę trochę zmuchnąć powietrze do środka. Aha, nie mogę czekać, bo tu już mnie atakują. Te gniły dworskie. Ja tu nic nie widzę, ktoś mnie ma. Robacki. You fucking kidding. O, w dupę. Nie, nie żartuję sobie. Czytaj. No, i on też. Też miło, czytaj. No dzik. Oho. A nie, spoko, spoko, spoko. To jest jak wyszliśmy z tego naszego bunkra. Myślałem, że po prostu wyjdzie ostatni zapis tutaj. Że zginęliśmy, ale na szczęście nie. I F5, na szybki wypadek. Przenieśmy się jeszcze raz, ale teraz... tam gdzie jest ten rozbity B29. Bombowiec. Bombowy bombowiec. Kurka wodna, serio? A, ogromny, ale się myślę, że ktoś się rzucił. Trzy? Aha, on niewidzialny jest jeszcze, dobra. Nie mogę trafić. Aha, też się nie trafieniem. Ale w głowę mu trafię. Ma dość dobre obrażenia ten Garów, więc mam nadzieję, że nic mu nie zrobię, prawie. Okej. Okay. O, nieciekawie, nieciekawie. Przydałby się cholerny ten. A pójdziesz wam. Czy Fred już jest skóry trochę obity? Lewe skrzydła, dobra, to go tutaj. Innego mi zawsze coś. Coś jest, że on nie przeżyje tego. On tak jak już. Aha. Czyli jesteśmy głęboko w... Tam, gdzie słońce nie dochodzi. No, kurka wodna. Chata w obszarze Kapski. Może stąd pójdziemy. Kurna. Śmieszne. I czy mógłbyś wyjść z tego? I... Ciekawe, skrzydła chyba najlepiej celować. Wow. Trafienie skrzydła jest cholernie efektywne. Przepraszam, przepraszam, muzyka. Po prostu mi się przypomniał ten. Jak to się nazywało? Tamta plu... A, to jest tamta trójka cholerna chyba. Przypomniał mi się... przypomniały mi się Pokémony. Bodajże na Nintendo. Wiecie, taka seria była Black, bodajże Red, Green i tak dalej, i tak dalej. Tam przy niektórych atakach było napisane, że jest super efektywny na przykład. I przez to takie. Szanuj to. Gin! Bo jesteś gruba. Lepiej tego chyba się nie mówić niezwykle, no ale...
No, zaryzykuję. Bo mi tu zaraz oni wykitują. Lepiej się. Fiu! Żyjemy? Wszyscy żyją? Tak? Nie no, serio. To coś chyba lezie do mnie nawet. Albo szuka mnie. A to quicksave'a dam radę zrobić? Dam radę zrobić. Następna królowa z grubą dupą, no jasnej cholery. Tak, odgłosy jednego strzału. Trochę ją sponiewieramy. Ups. Płacy Arcane na emeryturę twoją. Nie ma tak dobrze. Nie wiem, magazynek wincie strzałowy, ale cholernie szybko się... O, mogę drama czekać w końcu. Leży bardzo szybko. Nie wiem, nie ma, nie zauważy, nie schodzi. Ale moment, czy tankerów nie mam też 10 napojów magazynków? Sprawdzałem prędzej, nie da się modyfikacji tego założyć. Szkoda. Złocze wiadowe. Okej. Okay. Kierunek, jedyny praw słuszny trendy. No dobra. Dlatego nie lubię kazadorów, jak widzicie. A, to był do postrzału. O, tak, no i Kasia, spoko. Kurde, do postrzały. Co was gryzie po dupach? Osa, czy co? No, lobacku. Lobacku! Bliska, a tak jeszcze wam powiem, że może na koniec tego roku, albo w sensie inaczej, w tym, inaczej powiem to. Będzie coś tu szło? Nie, może tylko jakoś. A nie, coś tam jest. Aha, ale w ścianie. No też dobrze. Może. No. Serio, musi. Zaczęło latać cholerstwo. Ty. Nido. Leżeć. To by się chyba przydał ładunek wybuchowy. Co ty sądzisz, miliardzie? No jeżeli nie będziemy wszyscy w powietrze. A żebyś wiedział, że jasny. Chodź się tu do mnie. Do nogi. Arcane. Ale oni niesłuchani są, bliska. Rusz się, dupy. No ruszcie się. O. Uparte, ale jednak dali radę. Ale nie da się opuścić, że nie będę tego zużywał, nie ma takiej kurcze opcji. No wiecie, trochę kosztowało mnie, żeby to zrobić. Bierzemy. Nie jestem cholerem milionerem, żeby tak sobie tym szaleć. Ja i nacisnęli, czekam, aż się włączy mi ten. Nie to. Tempki. I uzbrojenie. Pod czwórkę mogę przypisać go. A ja trójkę ci znam? No tak. Może być i trójkę. Myśliwski ma większy magazynek niż Dengorów. Coś, co będzie chciał mieć w myśliwce. Uuu! Nie. Coś nie tak jest. No wiecie, trochę się dźwięk, zobaczcie. Pokazuję mi to z pusty pasek, jakbym jakiegoś Uber krytyka walnął mu. Go zatłukł tym jednym strzałem. Czy zdążymy tak nie nawalnąć? Nic nie miał. Szkoda. I nie. Położyłbym tam
ale minę, ale wiecie, jak to się mogło skończyć. Eby wlecia przy okazji i Nie no, bez jaj. I wszystko, co, inny, co tylko się innego da. Ja szybko sprawdzę, czyli godzina. No spoko. Na problem bodajże jakieś 20 minut. A, tu na to dobrze, dobrze. Myślałem, żeby się to w sekundach mi wyświetlało. Jeszcze chyba nie... O, dupa. Nie nagrywałem takich długich odcinków z użyciem tego Audacity. Ups. Nie ma... dobrze. Wróćcie, nie dobra. Coś tu się szwenda. Wow. Co to za klatkowanie? Proszę mi tu nie klatkować. Jest seriously? Dziękuję. Trafię... gdzie ta myszka? Wow. Nadsterowna myszka. Boję się cokolwiek ruszyć. Dobra, zobaczmy, czy go zabijemy. Serio, w nogę tyle obrażeń. Ludzie, nie wiedziałem, że nogi są witalnymi częściami ciała. No, najwyraźniej muszę się jeszcze dużo nauczyć. Proste. Taki niewykształcony jestem. Dobra. Tego dziecka się pozbyliśmy, co nam na dupę też lotywało powoli. No serio, co jest? Przecież mam pe... Mam miejsca od cholery jeszcze na tym dysku. W sensie, na taki filmik. Dwa razy więcej niż... Zapełni się. Dobra, quick save. Może jeszcze zwykły save? Nie zaszkodziłby. No tak jeszcze to mnie nie weszło. W sensownym czasie. Przecież nic nie mam włączonego żadnego programu, kurczę. Start finish. Nowy. O! O cholera, ale zobaczcie, a myśli źle zeszło. Dobrze, że kupiłem trochę tych skrzynek z tą amunicją nadwyżkową. Serio. Idź tu z tymi reklamami. A, nie dokończyłem. Być może w tym roku. Co to było? A. Freddy? Tak na serio? Drżnąłeś się na śmierć? Akurat jak zapisałem? Aha. Okej. Okay. I nagrywamy pół godziny. Drugie pół godziny będzie. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że się skrzaczy bliska. Także proszę, zamknę program i widzimy się po krótkiej przerwie technicznej. Hej, 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 bliska. W dalszej części zagrajmy w Fallout New Vegas, więc najpierw użyję kilka szybkich słów. Mianowicie jakieś dziwne rzeczy się zdziały. Wiecie, tam ten filmik urwało nam w połowie pierwszego odcinka, znaczy tego będzie, to jest filmik, no, właściwie część poprzednią, którą widzieliście przed chwilą, urwało mi. I zamiast kontynuować, próbowałem oczywiście za chwilę od razu włączyć grę tak dalej, żeby kontynuować, ale co się okazało? Okazało się to, że kilka save'ów ostatnich się wzięło i... właśnie. Więc musiałem przychodzić kolejny kawałek gry, dlatego tak długo czekaliście za tym odcinkiem, w porównaniu do poprzedniego. Jaki był odcinek czasu w ogóle minął. I się okazało, że ogólnie tam, gdzie byliśmy, dochodziliśmy gdzieś tam blisko tego bombowca, tam się dzieją dziwne rzeczy, że po zapisaniu gry, tam przyszedłem kilka razy, zrobiłem dobrze save między biarę blisko, przed teleportowaniem się właśnie do tamtego miejsca, że tam się gra coś sypie mi z tym, jak próbuję wczytać grę. Nie wiem czemu, więc... Przeniesiemy się do tego rozbitego B29. A jeszcze właśnie, momencik, muszę zadanie zmienić. Na te, które robiliśmy.
Ta świata. A ona, która godzina jest? Tak. Nie sprawdziłem nawet. 9 po południu, to jeszcze. Poczekajmy, żeby był dzień, gdzieś tam przyniesiemy. Myślę, że czwarta będzie sam raz. Czwarta rano. Ej, co mi się. Co ja escape'em? Ten klawisz. Tutaj chcę. Serio. Jak widzicie, mam akurat tylko krzoną broń. Ale to nie bez powodu. Moje, trochę zajęło mi czasu i zaoszczędziłem na konkretną broń i amunicję do niej. Ale potem nie było większych problemów. Nawet chyba na dwie mam takie broń, bo tutaj kupiłem. Rozbity. Przenieśmy się do niego. Uwierzcie, przyda się ta broń na pewno. Ale co to była za masakra? O, jak najszybciej zatłuc je. Jak najszybciej, dopóki się tym wodziakiem zajmują. Dobra. Ja się zajmę. No. W łeb. Trochę bardziej. Ale czy mógłbyś cofnąć się? To jest zwykły kazador. Też to przeżyjemy. O. Zatłuczmy to. Skrzydełko, dobra. Masz łebek. Co skrzydełko. No. Obliżę z dachnicem. No zatem ja się zajmę tym paskudcem. Królową. Ej, zdechnij w końcu. Jeszcze, oczywiście, że jako, że dość... Wszyscy żyją? Dzik? Tak. Fiu. Zrobię quick save, ale większego sensu nie ma w tym miejscu. Nie wiem dlaczego. Trzeba zrobić tak, żeby nic nie zdechnąć. Żeby się znowu nie wysypało wszystko. Ja już nie miałem ochoty łazić, żeby to wszystko sprzedawać. Te co posprzedawałem wtedy, to żeby zarobić na to, co zarobiłem na karmę tego, bo już nie karmiliśmy go już za 3 lata. Freddy, te, chodź tu. Tak, wiem, że jest głodny. Dajmy tam coś do żarcia. Chemia. Mięso, szczura. To tyle. Cinek. Rośnij. No. Ładny. Stworek. Widzicie, jak opierdzielają? Będę robił co chwilę quick save i save, bo to... Wiecie. A nóż się uda i zapis będzie normalny. Nie wiem czemu ten... Wyskakuje mi błąd. To musiał... Spróbuję... Kurde. Nie, nie będę tu właśnie, bo myślę, że się okaże, jak wylezę, to coś się źle znowu załadowało i się wykrzyczy znowu gra. Dziękuję bardzo, nie skorzystam. Wyskoczyła mi informacja, że tam błąd programu i z biblioteki... co to była biblioteka? Oj, jestem to posłał, tylko chodziło. No kurde. Kalor. To jest w miarę jeszcze cienkie w uszach. My jesteśmy też cięcy. Muszę trochę sobie zwiększyć. Ale trafić mam szansę, dobra. Nie trafiłem. Nie trafiłem, aha. I zamiast Freddy zdechnie. Zajebiście. Okej. Okay. Więc może wczytamy i śmiech wali gra. Tak jak poprzednio. I będzie... Czytało się!
Wow! Widziska. Szok. W trampkach. Nie, chyba nie trafiłem. Chociaż? Dobra. Ale inny gdzie dostał mniej. No, ta, z tej odległości chyba cię trafię, co? Chociaż? Cofnijmy ten strzał. I w drugie skrzydło, a co? I rozmiar. Czyli tak, prawe skrzydło, lewe skrzydło i głowa. Wykonaj. Jebu. Wow! Krytyczny strzał. Ale coś tak jak być, no... Owady powinny przeżywać, tak jak odstrzelić ten skrzydełko owadowi. Trochę ciekawe, ale no... Tym niemniej powinien raczej to przeżyć. Odstrzelenie głowy. Jeżeli coś by było w rodzaju karalucha, no, też powinno przeżyć. Wiecie, że karaluch potrafi żyć bez głowy? Będzie tak długo żyła, zdechnie z głodu. Duży, jak pamiętam, czy to jest wejście? Chyba tak. Duży ośrodek nerwowy znajduje się w jego ciele. Zapisz. Zapisy, zapisy. Jak najwięcej zapisów przemyślej, żeby znowu mi się ranie wywaliło. Momencie, tu są. A, pies i mordy, widzę. A, tu jest nasz kolega, stary. Tak wyglądało, jakbym się... Stary, łap to. Czaisz bazę? Ciekawe. Chyba tak. Czy tu mi osa leci? Przeraduj mi lepiej. Quick save? Chyba będę musiał jednego strzelić. Widzicie, jak to w ogóle będzie lata? Tak, trochę ich dłużej jednak. Czy ty na serio musisz tak stawać przede mną? Co ja kurde jestem? Dosłania już ten, nie? No tak. Jak nie jedno, to drugie. No to... skrzydełko czy nóżka? Skrzydełko. Słownie. O! Miarę szybko. Nie trafiłem. No, 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 no. A nie, myślałem, że już zrobiłem takie bardziej przymusowe przyziemnienie dla tego cholerstwa. Ale jednak się okazuje, że nie. Aha. Magazynek. No. Muszę kupić ulepszenie na tej broni jeszcze. Tu się wodniak gdzieś powinien być. O, ale że tam posał. Siema, Haniu. Może trafię. Chyba tak. Ale chyba nie tego. Stary, to ci jest. Freddy chciałby go wydymać. Też bym uciekał. Jakbyś po śmierci się wydymać. Wziął i uciekł. No. Ale. My to z jednym z tym pakiem. Underwater Home. Jeden zawał dostać do jasnej cholery. O, zawodnia. Ile nagrywam? 11 minut, dobra. Jeszcze 20 minut zostało do nagrania tego odcinka. Widzicie, taki ludziska trochę odcinek, delikatnie rzecz mówiąc, dziwny. Ale jest taki, no... Frankenstein. Chyba tak go nazwę nawet. Odcinek Frankensteina, chyba że mu się wywali. To się zaraz okaże. Będzie... Pium! A nie... Przepraszam... Sorry... Wszystko działa jak na razie. Ale oczywiście save, bo bez tego nie ruszam. Nie ma opcji. Niech stanie się jasność. Nie, mocniejsze się to.
Warning. You are now trespassing in a highly protected Vault Tech zone. Passing the yellow line without proper identification card will result in a debt for punishment. Co? Ma... tak trochę trzeba było zrozumieć. Nie masz przepustki do tego miejsca? Jakoś tak to zrozumiałem? Puste. Wiadomość. A czemu wy do nich strzelacie? Wydurne te. Zobaczmy to. Notatkę. Pewnie tutaj będzie. The turret into is here. Message. Projekt Neptun. Ciekawe. Mi się kojarzy ten. Aha, kartę, tak? You need a cake card. Trochę to jest zgarnione. Kartę dostępu potrzebuję do tego terminala. Czyli muszę wyjść z tego, co mi pokazuje ten. Dobra, wyjdźmy. Na pustkowia! Nie, no nie, rób mi... Fiu. Ja mam zawał, mam tam dostać? Czy ja, kurczę, mam dostać na parę zawał? Mapa świata. Siedziba główna Repconu. Byłem tutaj, ale co ja tu znaleźć mam? Gdzie? To się okaże. Ciąg dalszy! Nie, nie nastąpi. Za chwilę będzie. Chyba. Nie przerażaj mnie, gro. No. Repka. Aha, to jest to. Co mi tak harczy? Freddy! Gdzie to masz kapego? Nie no, full. Górnyś taki mocno? Tak, daj mu herzarcie. Chemia. Food. Mięso. Mrówki. Tyle. Rośniesz? Tak, ładnie. Włączmy sobie muzykę. Radio. Chodźmy. O, jak pasuje! Taka podana trochę muzyczka z początku, jak... czym to było? Taka szpiegowska. Mi się coś skojarzyła z... Cholera, teraz wie. Przepraszam. I've read about Repcon. I think they did some work with the... the government before the war. Rockets and some energy weapon prototypes, I think. Plasma rifles. They were intended to replace the P-94 plasma caster. There was some corporate espionage going on between Poseidon Energy's project Simile and whatever was going on here. Ciekawe, że dopiero teraz mówię to mi. Stop thinking so much. Thanks. No to się bawiesz? Dużą ilością różnych rzeczy. Nie tędy. Oczywiście. Przeciętne użytki. A! Karta ochrony. To musiałem coś ponieść kiedyś. Momencik. O! Mogę otworzyć. Spróbować otworzyć. 1 na 9. 1 na 9. Dobrze mam ustawione to, widzisz, że przyspieszony jednak ten. Nie. Też nie. Ładuj się, terminal! Musimy cię schochować w tym odcinku. Bo ćwierć odcinka poleciało. Depending. Ink, nie. Ink. I on. Hasło. Dodaj dane twarzy do bazy danych.
Okej, okay, mamy spokój. Korespondencja. Następna konferencja, zobaczmy. Okej, dobra. Co my tu mamy? Aha, jesteśmy zacięci w uszach. To nie jest zamknięte, ale jest puste. To biurko w puste, ale to nie. Kubek na prawej i zwykły samochód. Ale ogniwa fuzyjne. To już jest inna sprawa. Wiem! Poszedł on. Ja dzielę. Już się przestraszyłem, że jakaś mina albo coś w tym stylu. Bardzo trudny. To też bardzo trudne. Się mogę cmoknąć. Na górę. Sprawdźmy to. 12 minut do końca. Quick save. Ja się wyskaczę go. Ochrona. To dzieci. Ochrona jest twoją. Nie wiem, dzieci. Kojarzę na przykład Call of Duty, ale. To, co to Duty znaczyło? To już. Wiecie, listka taka trochę inna pola, proszę, nie pamiętam. Skoro, to nie boli. Hello, Mrs. Millet. I hope you have an excellent day at work today. Też się cieszę. Tak. Jestem zadowolona. Ciekawe. Czyżby? Jej! A, weźmiemy sobie postać, czemu nie? Pusto, pusto. Trudno. No to nie zatrzymuj, nie marudź. Margo. Puszko złomu. Hej, puszki, puszki. Normalnie jak puszki. Pusto. Quick save. A nie, 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 kochani. Zapisz dodatkowo. A co? Tak. Dum, 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 dum. Third floor access is for executives only. Invalid response. You have 30 seconds to vacate before. Poczekajmy chwilę. Gdybym miał tego, wiecie, informatyka, czy jak to się nazywało, komputerowy? Nie pamiętam. Nie potrzebujesz egzortycy? Albo twój cień? Dobra, poczekaj, zobaczmy. Idź w cholerę. Third floor access is for executives only. Jezu drogi, co za puszka bredna. Hełda musiał sobie zrobić drogę. Sam. Third floor access is for executives. Tak. Wychodzę.
Słyszałeś? Stary, ja wychodzę. Third floor access is for executives only. Aha, będziecie mnie odprowadzić, dobra. Więc chwilę wejdźmy tutaj i poczekajmy, a cele się zetknie na nas się tylko. Poczekałem, odwróci się, strzelę mu plecy. W dupy właściwie, zobaczę co woli. Third floor access is for executive. Pierwszy na puszko. Ja się nie denerwował. Przynoś. O. Fajnie. Paliwo. Też fajnie. Doskonale. To jest ten, na który ten mod to odpowiada. Ale mi się to bardzo... No ja też. Tylko co ty robisz na tym piętrze? Bo tak się spytam. Inteligentnie. Sensora pilna, spoko. Luka Cola, to spoko. Seriously. Leżeć z nimi. What is this? Automatic vaporizer. A bierzemy. Polady do bardzo stali. Karabin laserowy. Ogniwo fuzyjne. Pancerz wspomagany. Megusta, megusta. Kapusta. I ciało. Nie, myślałem, że to działko gotowe. Nastąp się. Swoim dupą. O-o. Myślę, że zyska. Mam wrażenie, że to jest... Robot strażniczy. Jestem przeciążony. I jest zajebiście. Tak, miałem rację, robot strażniczy. Zwiadowczy. No, jeden pies. Twarde bydle. Kurde. Ja taką amunicją strzelam, a nadal. Tak silnie coś... Czy Freddy zaraz mi nie zdechnie? Leżeć. Buda. Fajnie się przeciążyłem. I zaszalałem. Itemki. Wygląd. Naprawmy może co nieco. Nie musi się poprzydawać co nieco, skoro rzeczy. Aha, coś się wzięło i wysrało. Znowu. Czyli standard. U nas. Dalej nie mogę. Okej. Okay. Terminal. Plasma Rifle Mark 10. Half Effect Pleasant Engine. To... Minęła. Ktoś sobie coś przeczyta. Myślę, że zostawiłem... Aha, pobrałem grafikę, dobra. Cholera, przeciążony jestem. To sobie tego mi brakowało. Pozostałem części. Przewodnik. Złom. Słucha. Gdzie on jest? Jeśli jest tu trzeci, a ja muszę... A niektóry zginie, nie? To jest szczęśliwy. A, tłuczcie się. Łatwy. Z tym wam sobie radę. Tam nie. Ink, czy nie? To też nie. Zostały tak 4 minuty. Tryb awaryjny. Też dupa.
Dalej, dalej. Czy ja mogę trafić w końcu? Z łatwym będziemy się bawili do końca odcinka, nie? To też będzie ciekawe. Ink możemy zostawić w spokoju. Tak, to będzie dobry pomysł. Nie. Nie. No nie chcę współpracować, widzicie bliska? No nie chcę, no. Contest. Dobra, przeszukajmy z nawiasów. Nawiasy robią to, że pomagają. Myślałem, że to jest ten. Nie ma zamknięcia. O! Aha, jeden nie był usunięty, fajnie. Ale nie zawsze w taki sposób. Tutaj mi odnawiają wszystkie możliwości tak, użycia. O, jest nawias? Nie, po prostu usunięty. Następny usunięty. O, tolerancja odnowiona. Trzy, siedem. Tak, udało się. Jej, minutę przed. Dobra, hasło. Opus safe. Odpowiedź krótko. Okej, safe. Jakiś otworzyłem safe. Jaki? Nie mam pojęcia. Może ten niżej. Ciebie. Coś nie. Jak oni tam wleźli, to ja nie mam pojęcia. Naprawmy może co nieco przez ten czas. Jedziemy kończyć odcinek. Tak, naprawmy to. Naprawiamy. Pancerz metalowy. Chociaż nie. Inaczej. Trochę wkurzający, nie? Ten dźwięk. Na dłuższą metę. Wspomagamy. Pancerzem metalowym, metalowym. Będziemy mieli tym sposobem dwa pancerze bractwa. Wiecie, sprzedać zawsze można, nie? Lepiej niż taki metalowy. Jakby tu zawsze mogę chodzić. Nie, nie mogę, bo jeszcze nie jestem szkolny w tym wypadku. No ale. To jest inna sprawa. Seksowna piżamka. Problemy z krypty. Przepraszam, najemnika. Nadaję najemnika. Garnitur. Krypty. Tak jest. Cichowane bandyty. Skórzany. Lexusa Legiona. Mam 37. Dofa tam gdzie jeszcze. Na prawa. Aha, dofa. Przejdźcie. Dlaczego ja tego nie noszę? Ja nie wiem. Chusta. Odcinek będzie kilka minut dłuższy. Czy to było? Czy nie dało się? Odrycha pancerz jeden. Albo hełm. A nie, maska chirurgiczna, ciekawe. Uzbrojenie. Tak na szybko, bo to rzeczywiście ten. Złomem mogę naprawić, ciekawe. Ale naprawię tym.
Bo jestem ciekaw, jak to ze sobą wygląda. A piła do kości! No tak. To zmieniamy trochę inaczej to trochę. Trochę inaczej to trochę. No tak, to mamy realne. Mniejsze. Dynamit to nie. Phantom Clay to nie. Na ile nie? Laser. A właśnie, ta broń nowa, nie? Najpierw się to okiem. Oszczep, pistolet. Serwis, remote. Tetka, tandem. Noc 1000, 2000. Czy jest tam taki ślepy? To jest to chyba. Automatyk Vaporizer, ta modyfikacje są jakieś? Nie. To chyba przerobiony tam, to jest tamta broń przerobiona. Zmienimy broń. To jest sensownego. I zatłuszmy go i kończymy ten odcinek. Czyli bo są zdziwieni, mam nadzieję. Super mod naprawił. Aha, się znowu coś wbiło mu z naprawianiem. Ale dobra. Bierzemy wielkokalibrowego gościa. Dobry jest. Ja nie wiem, tak, nie potrafiłbym tak strzelać. Tak się skończyłem teraz. Gdzie jest pierdzielarz? Krew? A to moja. To było mądre. Dobra, podpuszczamy. Tamte też zresztą. Dobra, widziska. Widzimy się właściwie w następnym odcinku, więc to sobie szybko zapiszę. I się z wami widziska żegnam. Ten taki dziwny odcinek dobiega końca. Więc widziska, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się.